znajduje się pewna maszyna, która do tej pory jest sprawna. Zobaczcie, że no, myślę, że ma około setki. Świetnie do tej pory funkcjonuje. Jest to... Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Witamy Was z jesiennego Walimia. Aura nas nie rozpieszcza, ale ta kurtka wytrzymuje deszcze, które teraz padają. Dzisiaj będzie o strażnikach, o ludziach, których Niemcy zostawili na terenie Gursowich i którzy mieli pilnować tego, co zostało tu schowane. Mieli pilnować tajemnicy przed wkraczającymi Rosjanami, a potem tej tajemnicy dalej strzec przed Polakami, którzy po Rosjanach tutaj się osiedlali. Jestem w kamienicy, w której prawdopodobnie taki człowiek mieszkał. Partnerem dzisiejszego odcinka jest letyshops.com. Święta to czas rozpieszczania, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Będzie dużo przecen, z których warto korzystać. Możecie uniknąć stania w kilometrowych kolejkach i błądzenia między regałami, robiąc zakupy przez internet. Pozwoli Wam to na zrobienie przemyślanych i szybkich zakupów. Siedząc na kanapie w domu i oglądając odcinki Historii Hiking, możecie równocześnie zamawiać produkty, których naprawdę potrzebujecie, z dostawą pod same drzwi. Skoro już wydajecie, to róbcie to tak, żeby część pieniędzy do Was wróciła. Na letyshops.com znajdziecie ponad 3000 sklepów, w których możecie zrobić zakupy z cashbackiem. Wśród nich m.in. Booking, Allegro, AliExpress, Decathlon i wiele innych. Zastanówcie się, jakie prezenty chcecie kupić. Na pewno tam będą, tyle że taniej. Mało tego, możecie zainstalować aplikację na telefon lub wtyczkę do przeglądarki, dzięki czemu podczas przeglądania strony konkretnego sklepu Letyshops informuje Was, ile możecie zaoszczędzić. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie filmu. Naprawdę warto. W 1988 roku w Walimiu, właśnie w tej kamienicy, umiera mężczyzna. Nazywał się Henryk Wojtczak. Był to spokojny człowiek, nie wadzący nikomu, pracujący na pobliskim zakładzie przemysłu lniarskiego w Walimiu. Sąsiedzi wspominają go jako człowieka, który nie angażował się w życie kamienicy. Tak naprawdę nie miał też wielu przyjaciół, stronił od ludzi. Nie miał też prawdopodobnie rodziny. Kiedy zmarł, nikt tego tak mocno nie zauważył. Dopiero kiedy spod drzwi zaczął unosić się dość mocny, intensywny, nieprzyjemny zapach, sąsiedzi zgłosili sprawę do ówczesnego naczelnika gminy, a ten wysłał tutaj funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, aby sprawdzili, co dzieje się w mieszkaniu Wojtczaka. Kiedy oni pukali i nikt nie otwierał, musieli wyważyć drzwi. Kiedy weszli do środka, zobaczyli już Wojtczaka, który był w stanie rozkładającym się, jeżeli chodzi o ciało. Prawdopodobnie leżał kilkanaście dni w mieszkaniu, a było to lato 88 roku. Milicjanci, kiedy weszli do mieszkania i zobaczyli, że ciało Wojtczaka jest w stanie rozkładu, zameldowali o tym naczelnikowi. I naczelnik zlecił, aby oglądnęli, zrobili takie oglądnięcie mieszkania i zabezpieczyli rzeczy, które w nim zostały. Być może ma jakąś rodzinę, ktoś przyjedzie. I kiedy milicjanci zaczęli obszukiwać to mieszkanie, szukając tych rzeczy, za szafą znajdowała się skrytka. Dlatego, że to było mieszkanie trzypokojowe, a Wojtczak jako kawaler dostał jeden pokój. Dwa oddano innej rodzinie. I tam była właśnie wejście, futryna, które było założone tą szafą. Kiedy oni tą szafę odsunęli, to na półkach leżała aktówka, teczka i dokumenty. I te dokumenty wziął milicjant, otworzył. Okazało się, że to jest legitymacja. Legitymacja członka SS, w którym było zniemczone nazwisko. Henryk Wojtczak. Człowiek ten był na II wojnie światowej, był to żołnierz Berlinga. Zbiegł do naczelnika gminy i powiedział: panie naczelniku, w Walimiu mieszkał jakiś hitlerowski pogrobowiec.
Kiedy wojskowe służby informacyjne wkroczyły do mieszkania Wojtczaka, nikt nie wiedział, o której godzinie nastąpiło i jakiego dnia. Być może było to późno wieczorem, być może rano. Tego naczelnik gminy nie wiedział, nie został poinformowany. Po wyjściu funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych za kilka dni do mieszkania weszli urzędnicy gminy. Trzeba było mieszkanie uporządkować i zacząć nowy etap, przydzielić nowego lokatora. Wojtczak już nie żył. Gmina musiała mu zorganizować pogrzeb, dlatego że nie miał kto go pochować. Ksiądz nawet odprawił mszę gratis. Okazało się, że kiedy urzędnicy weszli do mieszkania Wojtczaka, wszystko w środku wyglądało jak po tajfunie. To właśnie po funkcjonariuszach w WSI było widać, że oni szukali jeszcze innych dodatkowych skrytek. Na przykład był wyłamany parapet, była wyłamana podłoga, rozprute kanapy, fotele i poduszki. Wszędzie było mnóstwo pierza. Wyłamane były drzwiczki do pieca. Rozbity był garnek, który stał na kuchence. A więc po prostu można śmiało powiedzieć, że WSI penetrowało mieszkanie do głębi po Wojtczaku. Czy cokolwiek znaleziono jeszcze? Tego nie wiemy, dlatego że żaden raport na ten temat nie pojawił się u naczelnika gminy i nikt z tam ówczesnych włodarzy nie wiedział o tym, czy jeszcze jakieś dokumenty, czy jeszcze jakieś artefakty służące właśnie albo potwierdzające to, że Wojtczak był SS-manem i był strażnikiem w Górasowich, mogłyby to potwierdzić. W Trybunie Robotniczej ukazał się później artykuł, który mówił, że sprawa domniemanego SS-mana została dogłębnie wyjaśniona i oficer WSI powiedział, że legitymacja to nie legitymacja SS, tylko legitymacja robotnika przymusowego, którym Wojtczak był w czasie wojny, a jeżeli chodzi o mapę i zaznaczone na niej punkty, to była to mapa turystyczna z rejonu prawdopodobnie zachodnich Niemiec, gdzie właśnie Wojtczak był tym robotnikiem przymusowym i mniej więcej te punkty tak turystycznie, bo chodził, może uważał, lubił turystykę, po prostu pozaznaczał. Przed naczelnikiem w jego gabinecie na stole leżą dokumenty, a nad nimi stoi milicjant, który znalazł te dokumenty w mieszkaniu Henryka Wojtczaka. Naczelnik pyta milicjanta, czy jesteś pewien, że te dokumenty świadczą, że mieszkał tu jakiś hitlerowski pogromowiec. Tak, jestem pewien. Jest to legitymacja SS wystawiona w styczniu 1945 roku na zniemczone nazwisko Wojtczak. Słuchaj, mówi milicjant, ja byłem na wojnie. Ja byłem żołnierzem Berlinga. Ja walczyłem o Berlin. Ja naprawdę znam się na niemieckich dokumentach. Wtedy naczelnik stwierdził, cóż, powiadomimy służby specjalne. W tamtym czasie były to wojskowe służby informacyjne. Niech oni sprawdzą do końca, czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim człowiekiem. Natomiast tutaj, w piwnicy, gdzie mieszkał Wojtczak, znajduje się pewna maszyna, która do tej pory jest sprawna. Zobaczcie, że no, myślę, że ma około setki. Świetnie do tej pory funkcjonuje. Jest to magiel, z którego być może korzystał sam Wojtczak. Tutaj ewidentnie widać, że ktoś myślał, iż w maglu schowany jest jakiś poniemiecki depozyt. Wyłamał kawałek drewnianego tutaj przykrycia magla, aby mógł podnieść płytę i zobaczyć, czy coś znajduje się w środku. A tam znajdują się tylko i wyłącznie kamienie, które naciążały ten magiel, aby elegancko mógł maglować właśnie pościel czy inne tekstylia. Ale ktoś w tamtym czasie myślał, że być może schowany jest tam na przykład depozyt mieszkańców tej niemieckiej kamienicy. Bo takie depozyty były chowane i ludzie, którzy po wojnie tu przyjeżdżali, doskonale zdawali sobie sprawę, że takie skrytki mogły w takim maglu się znajdować. Należy sobie zadać pytanie, jak taki Wojtczak mógł się ukryć w powojennej rzeczywistości, że nikt nigdy przez prawie 50 lat nie trafił na jego tożsamość. Nie było to trudne. Tu umieścił się po wojnie posterunek Milicji Obywatelskiej. Wystarczyło tylko na taki posterunek przyjść,
powiedzieć, że nazywa się na przykład Henryk Wojczak? Jeżeli zapytali, a dokumenty? Panie, wojna, obozy, front, nic nie mam, wszystko zniszczone, rozbite. Dobrze, a macie świadków? Tak, mamy. Sprowadzić dwóch świadków, którzy potwierdzą to, co ty powiedziałeś, a więc twoje nazwisko? Ci świadkowie mogą być tacy sami jak ty. Mogą być tacy dokładnie, którzy zostają tutaj też i szpiegują. I Wojczak przychodzi na komisariat w 1945 roku, ma świadków, potwierdzają jego nowe nazwisko, nową tożsamość, mówi płynnie po polsku i wtapia się w powojenną rzeczywistość właśnie tej miejscowości, która zaraz świeżo po wojnie nie nazywała się Walimiem, nazywała się Łokietkiem. Kiedy przyjeżdżają tutaj pierwsi Polacy, już go znają. Potem każdy go zna, znają jego, ich dzieci. I tak płynie życie aż do 1988 roku, do jego śmierci. Postanowiłem sprawdzić tożsamość Wojczaka na podstawie świadków, którzy tego człowieka znali po wojnie. Rozmawiałem z listonoszem, który przynosił mu emeryturę. Ten pan jeszcze żyje. Nie będę mówił nazwiska, bo nie wiem, czy by sobie tego życzył. Opowiadał mi, że nigdy Wojczak nie wpuścił go do mieszkania. Otwierał delikatnie drzwi, wkładał nogę między futrynę i drzwi i w ten sposób listonosz wypłacał mu pieniądze. Raz był jednak jedna niezwykła sytuacja, kiedy przyszedł właśnie listonosz do niego z emeryturą, drzwi otworzyła kobieta, która wyglądała niezwykle elegancko. Miała złote kolczyki, biżuterię na dłoni. Wychodziła od niego, pożegnała się z Wojczakiem. On stał na korytarzu. Wojczak był skurczonym człowiekiem. Miał zatłuszczaną złupierzem marynarkę. To nie ta liga, powiedział do mnie listonosz, jeżeli chodzi o tę kobietę. Ale była u niego. Więc zadajemy sobie pytanie, czy ta kobieta przyjechała po informację, czy też była po prostu kobietą, która miała go zaspokoić, aby nie oszalał, bo ukrywając swoją tożsamość, swoją tajemnicę, przeszło 50 lat, trzeba mieć niezwykle żelazny i mocny charakter, żeby nie zwariować. To właśnie taką relację odnośnie Wojczaka opowiedział mi miejscowy walimski listonosz. Wojczak nigdy nie chodził do lekarza. W Walimiu były dwa ośrodki. Jeden zakładowy, ośrodek zdrowia, drugi gminny. Proszę sobie wyobrazić, człowiek, który mieszka prawie 50 lat w miejscowości, a nigdy nie jest u lekarza. Czyżby był tak wyśmienitym okazem zdrowia? Otóż nie. Jeżeli służył w SS, to pod lewym ramieniem w tym miejscu miał tatuaż. Tatuaż w postaci grupy krwi, bo tak byli SS-mani tatuowani. Dlaczego? Bo to był żołnierz bardzo dobry, bitny. On się bił za Führera do ostatniego naboju z fanatyzmem. Jeżeli SS-man był ranny na froncie, to lekarz, na przykład mógł być nieprzytomny, podnosił mu rękę, sprawdzał, widział jaka grupa krwi i robił transfuzję. I Wojczak być może miał taki tatuaż. Ciało było w stanie rozkładu, nikt nie zbadał tego do końca w 1988 roku. Ale kiedy pytałem ludzi, którzy z nim pracowali przy jednej maszynie na zakładzie liniarskim, mówili, rzeczywiście, jeżeli chorował, to brał sobie 2-4 dni urlopu, lekarstwa i tak mniej więcej doprowadzał się do stanu zdrowia. Do lekarza nie chodził nigdy. Znalazłem jego kartę biblioteczną. W tej karcie bibliotecznej, przeszło mówię, chyba od 70-tych lat zapisał się do biblioteki, to przez ostatnie 20 lat do jego śmierci czytał tylko i wyłącznie kryminały. Jeżeli był jakiś nowy kryminał, to on go wypożyczał. Żadnych innej literatury nie czytał. Takich ludzi jak on było bardzo dużo. Te ziemie były ziemiami dzikimi. Można było tu uciec i ukryć swoją tożsamość. Ukryć to, co robiło się w czasie wojny niegodziwego. Masa różnych Volksdeutschów, konfidentów, współpracowników gestapo uciekała tutaj. Pamiętam rozmowę ze świętej pamięci Jackiem Wilczurem. Jeżeli pamiętacie odcinek właśnie o wyprawie Wilczura, to o tym człowieku mowa.
Opowiadał mi, że on na początku 70. lat spotkał się z generałem Werwolfu, niejakim Weberem, i to spotkanie umożliwiły mu służby w Wiedniu. Ten właśnie Weber był znany z tego, że zabezpieczał wszelkiego rodzaju skrytki związane z dziełami sztuki, kosztownościami, ale także i bronią, i prowadził również na Opolszczyźnie i na Śląsku walki świeżo po wojnie z ówczesną władzą ludową. Kiedy spotkali się w restauracji w Wiedniu, właśnie Wilczur zapytał Webera, czy po tylu latach od ukończenia II wojny światowej jest szansa, aby te skrytki zostały opróżnione. I na zasadzie bardzo prostego, uczciwego podziału. To, co jest wasze, zabieracie wy, a to, co żeście zrabowali nam czy innym narodom, po prostu oddacie. Weber uśmiechnął się szyderczo i odpowiedział, że to on decyduje, kiedy otwieramy. Na razie nie ma dobrego czasu, aby otworzyć właśnie te skrytki. Być może Wojczak miał za zadanie pilnowania takiej skrytki. W każdym razie Wilczur wstał i pożegnał się z Weberem bez podawania jemu ręki. Takich przypadków jak Wojczak odnośnie ukrycia swojej tożsamości było bardzo dużo. Na Dolnym Śląsku, w Górach Sowich czy w powojennym Walimiu. Masa ludzi złamała kręgosłup w okresie II wojny światowej. Była Volksdeutschami, konfidentami Gestapo, wydawała ukrywających się Żydów, trudniła się szmalcownictwem. I ci ludzie spaleni w swoich właśnie miejscowościach, w swoim środowisku, uciekali tu, bo tu można było się ukryć. Tu nikt nikogo nie znał, każdy przyjeżdżał nowy, wszystko się kotłowało, migrowało. Dlatego też właśnie tacy ludzie garnęli się na ziemię zachodnie. Był jeszcze jeden ciekawy przypadek. Otóż w połowie lat, bodajże 70., mężczyzna, który jechał PKS-em, relacji Wałbrzych, Uzdrowisko, Jedlina Zdrój, w tym momencie wstał, podszedł do człowieka, który siedział na siedzeniu w PKS-ie, złapał go za klapy i mówi: mam cię, synu, rozpoznałem cię, zabiłeś mi ojca i matkę. Trafienie było stuprocentowe. Otóż człowiek ten rozpoznał ukraińskiego SS-mana z SS Galicjen, który zamordował mu w czasie II wojny światowej rodziców. Rozpoczął się proces, który trwał niecały rok. Człowiek ten dostał 15 lat więzienia. Dlaczego? Dlatego, że był niepełnoletni, kiedy wstąpił do tej formacji. Stąd też taka właśnie łaska. Nie czapa, nie dożywocie, a 15 lat. I wyrok cały odbył. Wrócił tu, mieszkał tu po wojnie. Ja nawet raz spróbowałem z nim rozmawiać, ale on odpowiedział, że proszę pana, ja odbyłem karę. To wszystko, co mam panu do powiedzenia. Ja 15 lat za swój czyn odsiedziałem. Nigdy do tej rozmowy, do swojej śmierci nie wrócił. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, pamiętajcie o kciuku w górę i oczywiście bardzo mocno dziękujemy za wasze wsparcie na Patronite, bo dzięki temu możemy kręcić kolejne wędrówki z historią i przenosić was wszystkich w czasie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco. O nowych odcinkach w każdy czwartek o 20:00 przypomni wam też kliknięcie w dzwoneczek. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów: Konrada Baranowskiego, Witolda Chojeckiego, Annę Dylewską, Krzysztofa Gajczaka, Adriana Guska, Bartosza Karola, Roberta Kęsego, Adama Kudłatego, Wojciecha Srokę, Huberta Stachowicza, Michała Trybala i Jarosława Zembeka. To dzięki patronom wspierającym nas przez patronite.pl/historyhiking rozwija się nasz kanał. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojtek Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Adam Ciesielski, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Janusz Patora, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Serdecznie wszystkim za to dziękujemy.